Witam. Jeżeli będziecie przemykać koło tego obrazu w Muzeum Narodowym w Warszawie, zaczekajcie jeszcze. To jedno z najbardziej intrygujących dzieł w kolekcji. Portret Martena Zolmansa, autorstwa Rembrandta van Rijn, jednego z największych mistrzów holenderskich XVII wieku i jego warsztatu. Obraz wykonany został w technice olejnej na desce dębowej, jest sygnowany i datowany na 1634. Koleje losu obrazu są niesamowite. Kilkakrotnie zmieniano jego atrybucje. Reidentyfikowano portretowaną postać. Wywożono z kraju i przywożono z powrotem. W 1779 roku kupił go ostatni król polski Stanisław II August jako autentyczne dzieło mistrza. Przez lata zdobił Galerię Królewską w Łazienkach. Obraz ukazuje młodego XVII-wiecznego kupca holenderskiego, prawdopodobnie Martena Zolmansa, mieszkającego w Amsterdamie. To półfigura naturalnej wielkości, bez rąk, z twarzą zwróconą nieco ku prawej stronie, a ze wzrokiem skierowanym nieco w lewo. Twarz pełna o lekkim zaroście. Mężczyzna ma na głowie czarny, szeroki kapelusz, z którego wystają jasne włosy. Ubrany jest w ciemny kostium z szerokim spadającym na ramiona białym koronkowym kołnierzem o bogatym wzorze, spiętym z przodu i zakończonym rodzajem frędzli. Światło pełne pada z lewej strony. Tło jest matowo-zielonkawe. Sygnatura Rembrandt F1634 występuje z prawej strony obrazu, trochę niżej środka. F to powszechny skrót od łacińskiego fecit, co oznacza wykonał. O najwcześniejszej historii obrazu nie wiadomo praktycznie nic. Wiadomo tylko, iż obraz musiał pozostawać w kolekcji hrabiego Friedricha Paula van Kameke w Berlinie. Po śmierci hrabiego kolekcja ta została wystawiona na sprzedaż. Pośrednikiem w rozprzedaży był niejaki Jacques Tribault, handlarz, którego klientami byli m.in. agenci Fryderyka II i Katarzyny II. Część kolekcji Tribault prawdopodobnie przywiózł na sprzedaż do Warszawy w 1775 roku. Wtedy to Stanisław II August nabył z niej pewną liczbę obrazów, choć jeszcze nie nasz portret. Stwierdzają co dwa rachunki na łączną kwotę 404 dukatów. Wyjeżdżając z Warszawy, Tribault zostawił resztę niesprzedanych obrazów do komisowej sprzedaży niejakiemu Bormanowi, który mieszkał lub posiadał sklep koło Marewilu. W 1778 roku dostrzegł go tam Jan Bernoulli, uczony przyrodnik, który wizytując Warszawę zafiksował to w swojej relacji z podróży. Obraz kosztował ponoć 75 dukatów. 4 maja 1779 roku król nabył kolejną partię 9 obrazów u Bormana za łączną kwotę 497 dukatów, o czym świadczy rachunek obrazów nabytych przez króla wystawiony przez Tribla. Wśród nich pod numerem 274 znalazł się nasz portret, opisany jako mężczyzna w dużym kapeluszu i krezie wokół szyi w ośmiokącie przez Rembrandta, za którego zapłacono 80 dukatów. Zainteresowanie Stanisława II Augusta Rembrandtami nie wydaje się być ani przypadkowe, ani dziwne. Król przy różnych okazjach zdradzał pewnego rodzaju predylekcje do Rembrandta. Świadczy o tym na przykład list do przyjaciółki mieszkającej w Paryżu Marie-Thérèse Rodet-Geffrin z 7 stycznia 1767 roku, w którym cieszy się on na myśl nadejścia nabytego w Wiedniu Rembrandta. Czy też relacje z 1797 roku z życia byłego króla w Sankt Petersburgu, kiedy to gościom w swoim domu jako szczególną atrakcję pokazywał wyjątkowo cenione przez siebie dzieło rzekomego Rembrandta, Chrystusa w cierniowej koronie, przywiezionego z Warszawy, dziś w ermitażu w Sankt Petersburgu. A także fakt, że aż 10 obrazów w zbiorze królewskim za czasów panowania Stanisława II Augusta przypisywano Rembrandtowi, choć z czasem wiele z nich utraciło tę atrybucję. Obrazy Rembrandta były powszechnie pożądane przez kolekcjonerów w całej Europie, w tym często monarchów,
a posiadanie ich w swojej kolekcji podnosiło prestiż ich właścicieli. Zakupiony od Tribla portret król umieścił w galerii obrazów w pałacu w Łazienkach wraz z trzema innymi dziełami Rembrandta zakupionymi od tegoż handlarza. Zgodnie z katalogiem Galerii Królewskiej z 1795 roku obraz wisiał w pałacu w Łazienkach w sali oznaczonej w katalogach i planach numerem 37. Oddzielnie od pozostałych trzech obrazów Rembrandta, mianowicie Uczonego przy pulpicie z 1641 roku, Dziewczyny w ramie obrazu z 1641 roku i Portrecie mężczyzny z 1649 roku, które to wisiały w pomieszczeniu na prawo od sali Salomona, idąc od wejścia głównego. W katalogu obraz widnieje pod numerem 499 z opisem w języku francuskim, co zgadza się z opisem na rachunku obrazów nabytych przez króla dnia 4 maja 1779 roku, z wyjątkiem formatu obrazu, który na rachunku był ośmiokątem, a w katalogu owalem. Mogła być to kwestia naciągnięcia na inny blejta. Natomiast w rolionie tego katalogu, który redagował opisy obrazów czasem nieco szerzej, widnieje przekreślenie słowa Rembrandt, a dopisane jest słowo COEP. Późniejsze katalogi powtarzają opis 1795 roku wraz z tą właśnie modyfikacją. Wątpliwość co do autentyczności dzieła Rembrandta jest zastanawiająca. Obraz został nabyty od Tribla jako oryginalny Rembrandt. Mało tego, uznawany był jeszcze za takowy w brulionie katalogu będącego przygotowaniem do ostatecznej jego redakcji z 1795 roku. Autor opracowania z jakichś powodów zmienił atrybucję Rembrandt na COEP. Niewykluczono, iż była to decyzja arbitralna, związana na przykład z dostrzeżeniem różnic w wykonaniu pomiędzy poszczególnymi partiami obrazu. Być może COEP to mylna pisownia nazwiska Kajp. Użycie mylnej pisowni nie byłoby jedynym przypadkiem, a chodziło o Jakoba Kajpa, sprawnego portrecistę, a ojca bardziej znanego pejzażysty Alberta Kajpa. Niewykluczone, iż sygnatura Rembrandt F1634 nie została wtedy przez autora katalogu w ogóle dostrzeżona. Po śmierci Poniatowskiego w 1798 roku obraz został odziedziczony przez ród Tyszkiewiczów, a ci sprzedali go carowi Aleksandrowi I. Notatka na jednym z egzemplarzy katalogu z 1795 roku pozwala stwierdzić, że obraz znajdował się jeszcze w Pałacu Cesarskim w Łazienkach w 1817. W 1895 roku car Mikołaj II dokonał wymiany niektórych obiektów między galerią w Łazienkach a ermitażem w Petersburgu. W efekcie tych zmian obraz został przetransferowany do Rosji. Został on odnotowany w katalogu kolekcji Ermitażu z 1901 pod numerem 1842. Wielu autorów w swoich publikacjach z tego okresu, np. Nicolas Wrangel, Jakob Rosenberg, Hofstede de Groot, Alfred von Wurzbach, wzmiankuje, iż obraz zasadniczo jest autorstwa Rembrandta i pochodzi z pałacu w Łazienkach. Hofstede de Groot podaje także wymiary obrazu. 28,5 na 21 cala, co odpowiada 73,3 na 53,3 cm, które różnią się od wymiarów podawanych we wszystkich katalogach galerii Stanisława II Augusta. Tam miały tylko 26 na 19 cala, co odpowiada 60,48 na 47,12 cm. Może to być związane z naciągnięciem obrazu na innego rozmiaru blejtra. Jakkolwiek obraz pozostawał w Ermitażu do 1928 roku. Po zawarciu traktatu ryskiego 18 marca 1921 roku, które zobowiązało stronę radziecką do zwrotu Polsce zagrabionych w czasie zbiorów dzieł sztuki i zabytków, obraz został odzyskany przez Komisję Rewindykacyjną i powrócił do Galerii Łazienkowskiej w Warszawie, pozostając tam do września 1939 roku, kiedy to został przetransferowany do Muzeum Narodowego w Warszawie.
Po podbiciu Polski przez Niemcy w 1939 roku obraz został skonfiskowany przez władze III Rzeszy. Niemieccy badacze uznali obraz za sygnowane pewne dzieło autorskie Rembrandta. Potwierdza to opis dzieła katalogu dzieł zabezpieczonych w Generalnej Guberni. Siegergestalte Kunstwerke im Generalgouvernement pod numerem 82. Czytamy tutaj Rembrandt Hermansson van Rijn, portret młodego mężczyzny 1664 w czarnym kapeluszu i ciemnym okryciu z kołnierzem z brabanckich koronek, z prawej podpisany Rembrandt F 1664, olej na drewnie, mocno restaurowany, pionowy owal, 71,2 na 53 cm z Pałacu Łazienki, Warszawa. Na marginesie egzemplarza przechowywanego w zbiorach specjalnych Instytutu Sztuki Państwowej Akademii Nauk anotacja Józefa Rücknera sugeruje, iż obraz został odprawiony na Zamek Królewski na Wawelu. Tam właśnie rezydował generalny gubernator Hans Frank. Gubernator okręgu warszawskiego, dr Ludwik Fischer, przekazał Frankowi obraz w darze, jako oryginalny obraz Rembrandta. W wywiadzie z korespondentem gazety Volkischer Beobachter Heinzem Kleissem, przeprowadzonym dnia 6 lutego 1940 roku, Hans Frank najwyraźniej szczyci się posiadaniem oryginału, podkreślając ogromną wartość dzieła. Czytamy. Mamy tutaj reprezentacyjną oprawę, powiedział pan gubernator generalny i z uśmiechem wskazał na wiszący nad stołem portret Rembrandta. Jego wartość prawdopodobnie sięga setek tysięcy, jeśli w ogóle można określać wartość takiego dzieła sztuki. W obliczu zbliżającego się od wschodu frontu obraz wraz z najcenniejszymi obiektami z Wawelu, muzeów Krakowa i Warszawy został przewieziony do Zichau, dziś to Sichów, województwo dolnośląskie, do pałacu barona Manfreda von Richthofena, właściciela pokaźnej kolekcji dzieł sztuki, z którym niegdyś łączyła Hansa Franka znajomość. Odnalezione i zrewindykowane dzieło zostało przekazane Muzeum Narodowemu w Warszawie, pod opieką którego pozostaje po dziś dzień. Po II wojnie światowej dzieło było wystawiane na licznych wystawach. W Warszawie w 1956 roku, w Poznaniu w latach 1956-57, w Budapeszcie w latach 1967-68, w Tokio w 1992 czy w Londynie w 1992. W wyniku przeprowadzonych po II wojnie światowej licznych badań i dyskusji część badaczy powiązała warszawskie dzieło z wykonanym przez Rembrandta w tym samym roku 1634 pełnopostaciowym portretem podwójnym pary małżonków, identyfikowanych dzisiaj jako Marten Zolmans i Opien Kopit. Od 2016 roku pozostaje on w kolekcji dwóch muzeów, Luwru i Paryżu w Rijksmuseum w Amsterdamie. Przypuszcza się bowiem, iż warszawski obraz może być uproszczoną wersją całościowego portretu mężczyzny. Z tego też względu kwestia identyfikacji postaci na obrazie warszawskim została przez część badaczy powiązana z identyfikacją mężczyzny uwiecznionym na pełnopostaciowym portrecie podwójnym autorstwa Rembrandta z 1634 roku, a ta zmieniała się w czasie. W XVIII wieku para portretów była znana jako portrety Willem Dey i jego żony. Następnie sądzono, iż są to portrety Marten Dey i jego pierwszej żony Machteld von Dorn. W 1956 roku Izabela Henrietta van Eckham wykazała jednak, iż osoby na podwójnym portrecie to najprawdopodobniej Marten Zolmans i jego żona Opien Kopit, która wyszła za mąż za Martena Deya po śmierci swojego pierwszego męża. Marten Zolmans był synem bogatego imigranta flamandzkiego, właściciela prosperującej rafinerii cukrowej w Amsterdamie. Zolmans i Rembrandt mogli znać się jeszcze z Leidy, gdzie ten pierwszy studiował prawo. Ta identyfikacja jest obecnie generalnie akceptowana. Podobnie warszawskiemu obrazowi wcześniej zatytułowanemu po prostu jako portret młodego mężczyzny część badaczy przypisało tytuły portret Martena Deya, a po reidentyfikacji postaci na całopostaciowym portrecie podwójnym Rembrandta z 1634 roku wiązanym przez część badaczy z warszawskim obrazem portret Martena Zolmansa. Obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie przywoływany jest ten ostatni. Niewykluczone, iż Marten Zolmans po zamówieniu u Rembrandta pełnofigurowych wizerunków
siebie i żony, kazał także wykonać w warsztacie mistrza ich pomniejszone wersje, z których zachował się jedynie portret samego Zolmansa. Wykonywanie replik i wariantów portretów było częstą praktyką w warsztacie. Powielone wizerunki zdobyły kolejne rezydencje rodowe i wędrowały do nowych domów. Obraz uważany był za autorskie dzieło Rembrandta do 1795 roku, prawdopodobnie po śmierci Stanisława Poniatowskiego w 1798 roku, gdy znajdował się w cesarskim pałacu w Łazienkach, oraz po 1895 roku, gdy znajdował się w kolekcji Ermitażu w Sankt Petersburgu. W 1956 roku Horst Gerson w swoim artykule na temat Rembrandtów w Polsce zwrócił uwagę z jednej strony na niespójność stylu Rembrandta w latach 30. XVII wieku, a z drugiej strony na artystów starających się w tym czasie doścignąć maestrii Rembrandta, takich jak jeden z uczniów, praktykantów lub asystentów Rembrandta, Govard Flink. W swoim katalogu obrazów Rembrandta z 1969 roku, będącego rewizją katalogu Brediusa z 1935 roku, odpisał on autorstwo Rembrandta na rzecz malarza z warsztatu, wskazując Govarda Flinka jako kandydata. Ernst van de Wettering z The Rembrandt Research Group, holenderskiej inicjatywy zapoczątkowanej w 1968 roku, która jest dziś autorytetem w kwestii Rembrandta i ma ostatnie słowo w sprawie werdyktu co do autentyczności dzieł, w katalogu dzieł Rembrandta, A Corpus of Rembrandt Paintings, w tomie drugim z 1986 roku, w rozdziale trzecim poświęconym praktyce warsztatowej zatytułowanym Problem of Apprenticeship and Studio Collaboration, dokonał analizy porównawczej koronkowych kołnierzy na pełnopostaciowym portrecie Martena Zolmansa, pozostającego od 2016 roku w Luwrze i Rijksmuseum oraz na portrecie warszawskim. Koronki nadawały się do analiz idealnie. Po pierwsze dlatego, iż jako że musiały być wykonywane rutynowo, to w największym stopniu mogły zdradzić charakterystyczne dla danej ręki cechy. Po drugie, malowanie części garderoby często było zlecane współpracownikom warsztatowym po zakończeniu stosunkowo krótkiego pozowania mistrzowi, podczas którego mistrz nakreślał jedynie rysy twarzy. Udokumentowany jest przypadek, kiedy takie pozowanie u Rembrandta trwało jeden dzień. Na podstawie analizy porównawczej Wettering stwierdził, iż koronki malowały przypuszczalnie ręce różnych osób. Jednocześnie w artykule autor zwrócił uwagę na szereg istotnych aspektów. Dopuścił on możliwość podpisywania przez Rembrandta dzieł wykonanych całkowicie przez kogoś innego. W związku z niedostatecznym zasobem informacji o praktykach, jakie panowały w warsztacie Rembrandta, stwierdził, iż niezwykle trudno jednoznacznie określić, na ile dzieła w warsztacie Rembrandta były efektem kolaboracji, a na ile powstawały autonomicznie. Wskazał także, iż sprawa przypisania konkretnemu uczniowi jest zadaniem ze wszechmiar trudnym z uwagi na prawdopodobieństwo istnienia sporej liczby uczniów, praktykantów, asystentów czy współpracowników Rembrandta, po których nie pozostał żaden ślad. Wskazał także na problem interpretacji statusu identyfikowanych współpracowników Rembrandta i jego warsztatu. W 1992 roku inni badacze, Bomford i Waterfield, ostrożnie zaproponowali przywrócenie początkowej atrybucji obrazu Rembrandtowi. Sprawa autentyczności tego dzieła jest jednak wciąż podnoszona. Mimo stwierdzenia dużego stopnia autentyczności sygnatury, niektórzy badacze dopatrują się zbyt dużych partii wykonanych ręką ucznia. Badacze, którzy zgłaszają wątpliwości co do autentyczności sygnatury, zasadniczo jednak akceptują datowanie, to jest około 1634. Atrybucja Rembrandtowi nie została potwierdzona podczas wystawy obrazu w Muzeum Narodowym w Warszawie w 1999 roku, poświęconej pamięci Jana Białostockiego, podczas której wskazywano na warsztat Rembrandta. Katalog kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie z 2016 roku formułuje autorstwo jako Rembrandt i Studio. Taka formulacja wyraża mniejszy stopień pewności co do autorstwa obrazu niż w przypadku pełnego autorstwa i odzwierciedla potrzebę oddania bieżącego stanu dyskusji naukowej na ten temat. Oznacza to, że przypuszcza się,
iż dzieło mogło być wykonane w warsztacie Rembrandta przez jednego z uczniów, niewykluczone, że z udziałem samego mistrza, a następnie podpisane ręką mistrza. Jednocześnie znamienne jest to, iż nie zastosowano przy tym szereg przyjętych w praktyce i możliwych do użycia innych określeń, takich jak na przykład autor nieznany, przy braku informacji, przypisywane mistrzowi z większym stopniem niepewności w stosunku do pełnego autorstwa, szkoła, aktywność na jakimś wspólnym obszarze, krąg, aktywność w kręgu wpływów mistrza, rembrandtysta, styl, żywiący podziw dla stylu lub techniki, ale niekoniecznie uczeń, praktykant czy asystent, warsztat, studio, dzieło ucznia, praktykanta lub asystenta aktywnego w warsztacie bez udziału mistrza, kopia odtwarzające dzieło mistrza, imitator, niewolniczy kopista i lub kopista aktywny znacznie później i tym podobne. Za taką interpretacją może przemawiać kilka przesłanek. Po pierwsze, wykonanie poszczególnych partii obrazu nie wydaje się spójne. Wirtuozowski dukt pędzla mistrza przypomina tylko modelunek lewej partii twarzy. Pozostałe partie obrazu, zwłaszcza prawa część twarzy i koronka kołnierza, są znacznie słabsze, a dodatkowe noszą ślady przemalowań w końcu XIX wieku. Dalej, dzieło jest sygnowane i datowane ręką mistrza. Rembrandt F1634, po prawej stronie obrazu, nieco niżej środka. Choć niektórzy badacze podważają jej autentyczność, to generalnie przyjmuje się, iż sygnatura artysty jest raczej pewna. Podpisywanie ręką mistrza prac swoich uczniów było częstą praktyką służącą celom komercyjnym. Podpis mistrza mógł podnieść wartość dzieła na rynku sztuki, przekładając się na lepszą cenę uzyskiwaną w momencie jego sprzedaży. Dopuszcza się powiązanie z identyfikacją mężczyzny uwiecznionym na pełnopostaciowym portrecie podwójnym Rembrandta z 1634 roku z Louvre i Rijksmuseum na podstawie podobieństwa fizjonomii obu postaci oraz zbieżności w datowaniu. Wykonywanie przez uczniów zatrudnionych w warsztacie wariantów prac, nad którymi pracował mistrz pod nadzorem mistrza, było częstą praktyką. I wreszcie dzieło wykazuje pewne podobieństwa do portretów Rembrandta z okresu 1632-1636 w ujęciu postaci. Autorskie dzieła Rembrandta stanowią bez wątpienia dużą wartość zarówno historyczną, jak i finansową. W Polsce mamy trzy takie dzieła. Dwa z nich, Dziewczyna w ramie obrazu i Uczony przy pulpicie, oba z 1641 roku, pozostają w kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie. Trzeci, Krajobraz z Miłosiernym Samarytaninem z 1638 roku, znajduje się w Krakowie pod opieką Muzeum Narodowego. Portret w Muzeum Narodowym w Warszawie jest ich dobrym uzupełnieniem, rzucając światło na relacje panujące w warsztacie Rembrandta, o których wiemy tak niewiele.